Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Modlitwa u początku odbywanej przez nas jest po raz 22 comiesięcznej w drugie soboty miesiąca pielgrzymki z Kościoła Matki Bożej Różańcowej spod Kościoła, gdzie składane jest Bogu niech będą dzięki Najświętsza ofiara mszy świętej w rycie rzymskim do miejsca objawień Matki Najświętszej przed 146 laty w Gieczwałdzie dla uproszenia biskupa katolickiego, biskupów katolickich dla Polski, Europy, świata, dla Kościoła, wiernych ortodoksji katolickiej w kulcie, w doktrynie. Matko Najświętsza, zanieś naszą modlitwę, niech nasze pielgrzymowanie będzie miłe Panu Bogu. Ofiarujemy nasz trud drogi tutaj i to pielgrzymowanie pieszo jako nasz udział, wkład w tę strategiczną intencję, w tę wielką potrzebę, żeby za grzechy żałować, trzeba je najpierw uznać, rozpoznać, prosić Pana Boga o to, aby były uznane, aby były znienawidzone i odrzucane. Stąd podejmujemy drogę pielgrzymowania. O Boże błogosławieństwo dla każdego z pielgrzymów na drogę, o zachowanie od jakichkolwiek złych przygód. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Potem Deus Padre, Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Bogu niech będą dzięki za ruszanie kolejny raz, 22 comiesięczną pielgrzymkę, radość z obecności każdego pielgrzyma, docenienie tych, których przybycie tu kosztowało, jakieś zaparcie się siebie, podjęcie trudu. Jedziemy, jedziecie tutaj kilkaset kilometrów, patrzymy na miasta, przez które przejeżdżamy, wioski, domy, samochody, ludzie, którzy w tych samochodach przejeżdżają, nawet już przeszli, rozdarli sobie szaty i wołali: dołącz do tej modlitwy. Kto dołączy, ile ludzi dołączy? Możemy mieć poczucie, że co jest za sens stawania w sprawie, w której stoimy. Przed Panem Bogiem modlitwa jednego człowieka sprawiedliwego stoi. Święci w dawnych wiekach usuwali się z miasta, szli w miejsca pustynne, nie z przekonaniem, że od świata uciekają, tylko że się śmiertelnikom przysłużają. Jeżeli ktokolwiek z nas na Boży sposób, z Bożej motywacji, ze względu na umiłowanie Pana Jezusa, Kościoła Świętego i dusz podejmuje drogę pielgrzymią, niech go tym bardziej ta nikłość, kruchość, garstka nas, którzy pielgrzymujemy, nie przeraża, tylko tym bardziej umacnia. Pan Jezus mógł wybrać nie 12 apostołów, ale rzeszę. W kilkaset, w tysiące. Dla Pana Boga liczy się prawe serce, miłujące serce i serce wytrwałe, wierne. Na pielgrzymiej drodze krok po kroku wyrabiamy sobie wytrwałość, wierność. Patrzeć, uczyć się z przykładu mojej matki, mogąc chodzić, w życiu nie chodziła. Dzisiaj jest nam, dzieciom, przychodzi radość więzienia mamy po raz w tej pielgrzymce tutaj drugi do Gieczwałdu, ale jeżeli by zdrowy rozum mojej mamie działał, byłaby gotowa to przyznać. Nie chodziłam kiedyś do Gieczwałdu czy do innych miejsc pielgrzymkowych. Bogu dzięki, dzisiaj są dzieci, które mnie zawiozą. Nie każda matka na ten sposób ma dzieci. Jest czas zimy, jest czas lata, jest czas
kiedy da się pielgrzymować i kiedy się już pielgrzymować nie da. Biada ludziom, którzy wewnątrz, w sercu mają, gdyby tak było, wewnętrzne jakieś światło, mocują się, że powinni w tej pielgrzymce brać udział, że brali kiedyś, a się wycofali. Jest Chrystusowe biada, jeżeli się nie przyjmuje łaski, którą Pan Bóg daje, może nie przyjść i na nas, i na tych, wobec których Pan Bóg dał, gdybyśmy tylko prosili, gdybyśmy tylko prosili. Biada tym ludziom, którzy mają wewnętrzne światło, że powinni z nami pielgrzymować, a ze strony swojej małoduszności czy jakichś innych ludzkich względów tej drogi nie podejmują, tym bardziej, jeśli czynimy w czasie pielgrzymki pokutę, ekspiację, czyli wynagrodzenie za grzechy. Pamiętajmy też za tych, za których trzeba nam wynagradzać, za niewierność ich niechodzenia w pielgrzymce, jeśli by takie osoby były. Ja na takie wskazuję. Ci, którzy tę pielgrzymkę zaczęli po raz kolejny, poświadczają swoją niewierność, swoją nieprawość. Mowa o Państwu Joniakach, Pan Mirosław i pani Magdalena. Niech Pan Bóg się zmiłuje nad tymi biednymi ludźmi, niewiernymi. Ruszajmy. Kto idzie pierwszy raz? Tak. Droga jest, ile tam, około 15-16 kilometrów, nam to zajmuje trochę czasu. Nasz odcinek idąc, śpiewamy godzinki, pierwsza część Różaniec, potem zwykle mamy przerwę śniadaniową, no i potem dalsza część drogi. Odmówimy, daj Boże, cały Różaniec. Dzisiaj Pan Bogu dziękowałem, że jest ciepło, jest już październik, prawie połowa. Ale jest stosunkowo ciepło, w lesie też zbytnio nie pada. Starajmy się iść razem, jak widzę, czy ktoś zgłasza, że jest potrzeba zrobić przerwę sanitarną, to ją robimy chętnie. Trzymajmy się razem, żeby jak ktoś potrzebuje zostać, to powiedzieć, a nie zostawać w lesie, nie zostać samym. W imię Boże. Zdjęcie. Zwyczajnie, czy